Według stanu na 26 czerwca w mieście Suwałki mamy 7 aktywnych zakażeń koronawirusem. Są to starszy hospitalizowany mężczyzna, 3 młodzi mężczyźni i 3 młode kobiety. Ta szóstka przebywa w izolacji domowej. Ogółem na terenie znajdującym się w nadzorze suwalskiego sanepidu, to jest w mieście i powiecie suwalskim ziemskim, od początku epidemii odnotowano łącznie 11 zachorowań, z których 4 uznano za wyleczone. Według statystyk w kwarantannie na terenie powiatu grodzkiego i ziemskiego łącznie znajdowało się 158 osób, a w nadzorze 4. Suwalski ratusz podaje, że do dzisiejszego poranka pobrano łącznie 1242 próbki do testów. W powiecie sejneńskim liczba zakażonych wzrosła dziś do 12 osób. Wszystkie te przypadki są aktywne. Dobrą wiadomością jest to, że pracownica Suwalskiego Ośrodka Kultury, która wraz z rodziną miała kontakt ze starszym zakażonym mężczyzną, nie zaraziła się. Jej najbliżsi również są zdrowi. Powiatowy inspektor sanitarny apeluje do mieszkańców miasta i powiatu ziemskiego o respektowanie obowiązujących standardów ostrożności, osłanianie ust i nosa w zamkniętych pomieszczeniach, zachowanie dystansu społecznego oraz rygorystyczne przestrzeganie higieny.